jeszcze mógłbym powiedzieć trochę na temat sędziów, bo to chyba też jednak warto powiedzieć, bo sędziowie w żaden sposób nie panowali na boisku, co się działo. I to czy krzywdzili nas, czy krzywdzili drużynę Siedlec, wycofywali się ze swoich decyzji, ponawiali decyzje. Tyle technicznych, tyle fauli umyślnych, co oni dali w dniu dzisiejszym, to pół rundy można byłoby to obdzielić. No to cały czas, widocznie coś w tym musi być, skoro po większości meczów trenerzy narzekają na sędziów. My pracujemy, zawodnicy pracują, ciężko pieniądze z koszykówce jest znaleźć, żeby zafunkcjonować. Sędzia musi dostać pieniądze na dzień dobry, a potem wychodzi i odwala pańszczyznę. No taka jest prawda. No sędziowie, jeżeli chcą być konsekwentni, muszą być konsekwentni 40 minut. Jeżeli my dostajemy przewinienie techniczne, uderzając piłkę w parkiet, tak jak dostał Paweł Kowalczuk, to za każde zachowanie, przekroczenie półstopy strefą przez trenera, podniesienie ręki, jakieś słowo, to musi być konsekwencja, bo nie oceniać mi jest pracę sędziów, natomiast mam prawo oceniać konsekwencje.